Nie, kto mi rudy po... A, twój stary, do pracy, ku... Ej, masz taką samą stylowę śmieciu jak ja nawet! Ku... Kieckę mi zabrał! Ku... Też podobnie, co ci się wydarzyło? A widzisz! Ej, co ty zrobiłeś? Jak mu klapsa za... F. Oha. Zajebiszko mi tyle razy, że Czukasz awans dostał. Kierownikiem jest Kacper, asystentem jest Czukasz. Jaki ma jestem? Otwórz to! Przesunę wam kamerkę, żebyście... Ty no kurwa, wszystkie te drzwi pozamykane, co to za biuro do chuj? Przecież tu się pracować nie da. Kurwa, ty w te drzwi trzeba wejść, kurwa, a nie w nie pukać. I rudzielec jak... Ej, on kurwa, identycznie wygląda, tylko z innej matki chyba jesteśmy. Bo koszulka inna założona. Chłop nie odbiera, nie? No tu wezmę z podłogi, kurwa. Ej, dmuchaj w czujnik, kurwa. Ciekawe, czy deszczyk spadnie. Jak się buchnąć, ty? No stary, mam cię uczyć palić? Zaciągę, bierzesz do ten, bierzesz bucha i się zaciągasz. To jest... Nie, to nie jest nowy... To jest test czujników, panie psorze, tam, kierowniku, rozumiesz? Dobra, no to w taki sposób, okej. Benchmark biura, jak u ziemniaka, testujemy, palimy procesory. Ja, bo ja ci to komenty przyniosłem. Ale ja nie umiem czytać, panie kierowniku. O, dobra, o ch**u chodzi. Co ja tu mam kur... zrobić? Sales report. Mat został awansowany. Idę się spróć, że kurbasa awansowali, pierdolę. Zbieraj ten telefon! Kurwa, nie wiem, gdzie to dzwoni. To jest szybać, ja myślałem, że to jest telefon! Jak ja to mam odebrać? Nie wiem, pierdolę, stresująca ta robota. Halo? Siema, idziesz na peta? O, oczywiście, tak. No to chodź! Racja niszczenie, weź wynik z ankiety klienta z różne 7. No, niż wyniki ankiety klienta. Kurwa, jaki zapierdol! Tej, pojebana sprawa! Chłopaki, bo podszedłem do tej, do jakiejś kabinetki i tam miałem taki 20-stronicowy dokument. Chyba się ktoś wkurwi, że go zniszczyłem. Wielki napis biseks był na górze, nie wiem o chuj chodzi. Przerwa na przekąskę, snacking. Kup banana, miam. Kurwa, apple musiałem kupić. Kup jabłko. Ty, zajebista ta robota, płacą nam, a ja nawet nie wiem co robię do tej pory. Ja też, ale mam... A, dobra. Szafkę na dokumenty w Manager Office. Kurwa, w dupę mnie klepiesz? Jak molestowanie, to przynajmniej za zgodą. Poproś najpierw, ja się nie zgodzę, a później cię posądzę. Ty? Czy ty robisz do tego starego z boka firmy? A, kurwa, wciągnął mnie! Nie, no ja się tylko patrzę, jak się schylasz po rzeczy, no. Proszę bardzo. O nie, proszę, tylko nie molestowanie w pracy. Don't touch me there. Oh, no. Pracownik Daniel Mucha, stary go w dupę rucha. Halo, pracownik. Co wy kurwa tam robicie? A ty co? Papierosy paliłem. Moje? Bo fajkę mnie, no miałeś fajkę pod biurkiem, to zajebałem. A bo ja to zostawiłem na później. Ogólnie to proszę się położyć na podłodze, Daniel. Jak? Nie wiem, ale mi kazali wynieść śmieci, więc musisz się położyć. Idę cię zgłosić. Aha, kurwa. Ja chciałem zgłosić mobbing. Ten człowiek nazwał mnie śmieciem. Ja chciałem zgłosić petting. Pfu, na peta. Pozdrawiam. No, kurwa. Dobra, idę do roboty się ruszę. O kurwa, fajeczka. A kurwa, to jest śmieć. Przez przypadek zapaliłem. Matko, chciałem wyrzucić. No nie, chciałem go do kosza, tylko że nauk złapał. Kurwa, dryk, patrz, szefie, o. Fuj, tytoń, ble. Witam serdecznie. Gdzie? O kurwa, mamy kota w piwnicy, ale i jaja. Co ty pierdolisz? Ty ciasto, o kurwa. Dawaj mi kawałek. Można je ojebać? Mam karwę dla kotów, jak chcesz. Kurwa, otwórzcie drzwi, bo nie mogę prasować. Ten stary z bok naprzeciwko w drzwiach coś odpierdola. Widzisz to? Siedzi po cichu. Stary chuj siedzi. Kierowniku, bo my jesteśmy zatrzaśnięci tutaj. Ten stary dziad, łysy, nas zatrzasnął. Tylko... Pierdolisz, że to się dało tak od... Serio? Spoko, ja mam hasło, znam hasło. Dobra, to ogarnę. Ale wam to hasło działa, stary. Dobra, puść mnie. Zobacz. Ej, bo to mój fiu, do co biega? Czemu nie działa? No, fiu to działa, no to jest hasło, stary. Aaa, dobrze, już się wystraszyłem. Oddawaj to. Co? Mati, chuju, oddaj mi myszkę moją. Ej, kto mi wziął moją? Ja nie mogę. Co ty mi wziąłeś? No kurwa, Menelu! Cześć, oddaj mi myszkę, kurwa, bo mi ktoś zabrał myszkę, tylko ty tu byłeś tym szlugiem. No bo zajebałem Czukaszowi, to mam. Ja nie brałem myszki. No i chuj, wyjebię mnie teraz, bo nie byłem na spotkaniu w robocie. Czemu nakarmiłem czarnego kota? A biały nic nie dostał? I tam. Jest jakieś kurwa spotkanie tam. Wyjebaliście enigmę z roboty?
szanuję. A ja kurwa kota karmiłem w tym czasie, a wy mi takie rzeczy. Mam dziwne wrażenie, że tylko ja pracuję w tej firmie. Dobra, zasłużyłem na peta. O, diabeł. Akurat cię chciał zwolnić kierownik, wiesz? To zajebiście, kurwa, za to, że zapierdalam jako jedyny, kurwa, w tej firmie zajebanej? Zwolniłbym cię jeszcze raz, kurwa, ale nie mogę. O. Szanuję. No ja pierdolę, znowu spotkanie, jak ja jestem w piwnicy zajebanej, no come on. Jakim tutaj specjaliści wygrali? Ja tylko powiem tak, zajebista ta robota, nawet nie ma pojęcia, co robię, kurwa, do tej pory. Ja tutaj, bo kierownika siada, bo proszę. O. Ty to teraz usiądziesz gdzie indziej, ale... Zapraszam. W moim ofisie się spotkamy. I kolana mi się nie uginają tak, jak trzeba, tak to może zadziałać. Lizodup. Nie, za lizanie dupy się płaci dodatkowo akurat. Sytuacja jest następująca, zamknąć gęby w końcu. Jest nas mało, bardzo mało, więc macie zapierdalać za dwóch, za trzech i za czterech. Ja tylko z takim zapytaniem, skoro jest nas mało, to znaczy, że pan chujowo firmę prowadzi. Przepraszam. Proszę wstać, proszę się odwrócić. Slap me, bitch! Proszę usiąść z powrotem. To nie jest zachęta, tylko kara. Dla was, panowie. No. Dobra, do roboty. Już! Aha! Zajebiście! Zwolnić go, kurwę! Nie mam pojęcia, co robi asystent. Ja też nie mam pojęcia. Proszę wstać na chwilę, jestem asystentem. Ale to jest mój komputer. A to są moje papierosy. Zapierdalać, kurwa! Nie. A, przepraszam, pilnuję porządku w firmie. Asystent krzyczy, muszę to wziąć! Muszę to wziąć! Szybciej, kurwa! Masz fajkę? Masz fajkę? Panie władco! Tak się mówi do mnie, jestem asystentem tego kurwidołka. Panie kierowniku! Pukam, taka aluzja do pana. Kurwa, co mi drzwi otwierasz? A, to ty! Przepraszam. Proszę wytłumaczyć się kolegom i koleżankom. Oni tutaj zapierdalają 200% normy. A pan co w tym czasie robi? Pobijałem rekord Snake'a. No właśnie, proszę się odwrócić. Pierwsze ostrzeżenie. Za trzecim jest wylot. Dziękuję za spotkanie, można zapierdalać do roboty. To jest w piwnicy w ogóle. Chodź, pokażę ci kotki w piwnicy. Chodź. Patrz, tam są kotki, dwa po prawej. Mówiłem, petować je można, też petting można zrobić. No, śmieszne. A bo to diablesa koty, lol. Muszę teraz kogoś z was zwolnić. Pani asystentko diabeł, zapraszam tutaj. O, to ja jestem. Ale proszę stanąć przede mną i tyłem do mnie. No. I proszę wytypować osobę do zwolnienia. Bez powodu. Ta ja się przysiądę. Ja pójdę za tobą. Dlaczego ta osoba? Bez powodu. Tak, czuję się zagrożony. Dobra, sprawdzimy zaraz. Chodźcie tutaj. Nie no, zwalnia mnie, bo jestem czarny. Obydwo, chodźcie. Nie to, że nie można, ale musi. Ja też bym poprosił, jeszcze mam jedną tutaj. Słyszałeś, co on powiedział? Powiedział, że Rudych trzeba zwolnić. Nie. Popatrzył na mnie i powiedział, że chce mnie zwolnić bez większej argumentacji. Ja uważam, że... Chociaż z drugiej strony... A kurwa, ty też jesteś w sukience. Bo chciałem powiedzieć, że to progresywne biuro. Pewne cechy nie podobają mi się w tej osobie. Tak, tam sukienkę. Te blond włosy. Obrzydliwe. Nie wiem, czy wiesz, ale kiedyś istniała taka piękność o nazwie Frida Kahlo. Miała właśnie ona jedną brew. To jest kwintesencja seksualności. Frida w Kahle, o ja! Seal is confirmation ze swojego komputera, dobra. Ale jak to zrobić? O. Kurwa! Essa? O Boże! O Jezu! Zapraszam na spotkanie, zapraszam. Raz, dwa, trzy. Ja tu mam takie podejrzenia, że pan te osłonowe łapki nie ma od urodzenia, tylko od pewnego wydarzenia w biurze. No, tłumacz się kurwa teraz, tłumacz się. Proszę mu huknąć prosto w nozdrza. Tłumacz. Trzeba mu zadać podstawowe pytanie, które odzwierciedli to, czy mówi prawdę. Ja wiem, jakie to jest pytanie. Lubisz grać w koszykówkę? Mam inne, trochę prostsze. Czy na rozmnażanie się pingwinów cesarskich mają wpływ w fazy księżyca? KFC. Wygrał, dobrze? Jest legitny. Dobrze, w takim razie, skoro jesteś legitny, odwrócić się proszę. Shake that. Dostajesz 2-3. To jest ostatnie ostrzeżenie, przy trzeci będzie out. Jasne, szefie, przepraszam. Ale w windzie można, prawda, palić papieroski? Tak, oczywiście, systemów tu nie ma. Czy to było molestowanie? Bo ja w kolejce czekam nadal i się doczekać nie mogę. O, dziękuję. O. No, jak się podoba w firmie, panie Mati? Tylko dobrą odpowiedź. Nie paru takich złych pracowników. O. O. Cześć, kurwa. Wyjebałeś mnie z roboty. Szybki logik był, okej. Okay. Co się wydarzyło, żeby weszliście wszyscy do piwnicy i dostał awans nagle? Najpierw mnie upodlił, a później mnie awansował. Nie mam zielonego pojęcia, o chuj chodzi. Totalnie szczerze. Matko, spotkanie! Boże, wszyscy do biura! Spotkanie. Panie Kacpero, czy pan skończy robić burdel w firmie? Ja to robią te wszystkie pudełka tam. Jakie pudełka? Tam masz pudełka u Matiego pod komputerem, jest tam cały jebany stos. Ja? Ja widziałem, jak szukasz kartki.
kartony nosi. Aha. Ja nic nie dotykałem. Ja nie chcę nic mówić, ale widziałem maila, którym Mateusz prosił o te kartony. Przepraszam, ja mam takie zasadnicze pytanie. Czym się zajmuje nasza firma? Bo aktualnie widzę to tylko palenie papierosów. Teoretycznie czy praktycznie? Masz coś przy... Teoretycznie i praktycznie. Teoretycznie zajmujemy się sprzedażą najnowszych samochodów. Praktycznie bierzemy hajs dla włoskiej mafii. O! To ja siadam w pierwszym rzędzie. Nie wyglądasz mi na Włocha. Bardziej na kolegę z Londynu. Panie Kacpero, do następnego spotkania ten syf ma być uporządkowany. Zamykam no, spotkanie. Słyszałeś jeszcze pa? No. Kurwa, nikt tu fajek nie ma, ja pierdolę, masz fajkę. Ja nie palę. Ale... Ko, jak to? Dlatego cię wyjebali. Co ty kurwa tu zrobiłeś? Ty z sprzątem. Aha. Nie otwieraj mnie. Halo. Kutasie! Jeden z drugim, kurwa! Nudzi wam się? Pierdolę, o chuj tu chodzi? No witamy, że jestem, przepraszam, srałem. Czy Kacpero usunął pudełka? Ktoś widział? Mati? Przy twoim biurku to było? Nie było mi przy stanowisku, wiesz co? No leć szybko. Masz to dosyć chujowo. Kurwa, bo ja mam 10 sekund, żeby kogoś wyjebać. Nie ma pudełek? Nie, ja widziałem, jak Kacper pracował kierowników. Widziałem to, przenosił, bo jeszcze go opierdoliłem, mówię, co ty kurwo robisz? A on do mnie mówi, sprzątam. I sprzątał. Dobra, chyba podjąłem decyzję. Jednak nie. O. I co? Nie, no. Tak się kończy dyskryminacja. Tak się kończy dyskryminacja właśnie. Czuć mnie, nie. Klapsę ci zajebałem, maleńka. No nie, on mnie goni. Tu kurwo, bo cię zwolnię. Nie możesz, nie możesz. Kurwa, bo ja tu mobbing próbuję uprawiać, proszę stąd wyjść. Proszę dalej, ja pomoczę. Nie uciekaj, kruszyno. Ty, nie mogę ci zajebać w stanie. Jestem posuwany przy torcie, kurwa. Ty, mogę tak... mordę w tort mu wepchnij. Dobrze, dobrze. Wiem, gdzie mnie znajdzie. Tam mnie nie będzie mógł zmobbingować. Panie Enigma, zapraszam. Jasne, szczerze, chętnie pójdę. Czy możemy solo porozmawiać bez asystenta? Co tu się stało? To zaraz pan będzie to sprzątał. Proszę no mi wyjaśnić, co to jest. Proszę usiąść na moim komputerze. Tam proszę wejść w maila. Tak? I sprawdzić maila, którego od pana otrzymałem. No, był to mail poufny, wolałbym nie mówić na głos. Ale jest jedna osoba... Proszę czytać przy asystentce. Dobra, ale tego syf. Nie wysłałem! Czepie, przysięgam! Ale syf. Co tam jest napisane? Zejdź stąd, kurwa! Jestem wrabiany! Oho! A jaki mail pan wysłał? Donos! Nazywał się Donos! Ała! Czy możemy zmienić asystenta? Nie? A, dobra, idę się napić kawy, pierdolę to. O, kubek. A, jeszcze czysty. Ze śmietnika może wyjeść chociaż, co? A chuj, no poproszę. Podoba mi się, że trzymasz szlugę w łapie. Kurwa, czekaj, wyjeść to. Może być wodą z kibla? No, idealnie. O, przepraszam, złapało. Przyszpiliło, kurwa. Co? Zostawisz go, kurwa nie wie. Posiedź sobie z nim przez pół godziny. No to zaraz go wpierdolimy do wanny i chuj, no to... Nie, on... A bąki puszcza? No takie niebiące. Takie bączki puszczasz? No nie, no serio kurwa? Naprawdę przyszłaś mi tu? Wsadziłaś mi psa tylko po to, żeby mi napierdalał bąki w pokoju? Napierdala po to, żeby ja bym trzymać to. To nie chodzi o to, żeby teraz, tylko ja bym trzymać nie mogę. Kurwa jebie, sięgaj, żeby się chce. Zostań, tata przeżyje. Kierowniku, sytuacja awaryjna. Przyszła mi kobita do pokoju, zamknęła psa i mówi, że bąki puszcza i mam z nim siedzieć. Pojebany. Ale w biurze czy w domu? Nie, w domu, w mojej głowie. Coś tak siedział. Gruby, herniś. Chodź, no chodź do taty. Taki kurwa bączu urywalisz. Kurwa, ale jebiesz, rzeczywiście, co takie bony puszczasz? Napisałem donos na Czukasza, żeby Czukasza wpierdolić pod busa. No. Wiesz co zrobiłem? Ja byłem po dobrej stronie i wysłałem twojego od ciebie e-mail na to szybko. I nie przeczytał mojego donosu, a przeczytał jebać się frajerze. Kurwa, znowu robota. O! I od razu, ja idę na przerwę. Teraz. Witam, jesteśmy w firmie produkującej Mefedron. Czy kto myszkę już zapomniał? Panie kierowniku, ja cię bardziej znam na metamfetaminie. Kurwa, wygląda dla takiego, ja bym mu zaufał w sumie. Bana. Tak. O kurwa! Akurat ty, jak go zobaczyłem! No nie, no ma, chuj, oddam ci. Trzymaj. Oddaj. Co tu się odpierdala?
panie kierowniku, oddałem mu banana, bo przyszedł i zobaczył, że go kupiłem, mu smutno się zrobiło, ale jak patrzę na niego, to zasłużył. Dobra, staję asystentem. Jest. Mnie kupił. No dobra, chciałem z wami porozmawiać o tym, że pewien Kasper tutaj spiskuje przeciwko kierownikowi. Oj, szuk mi wypadł. Nieprawda. Dam mu jedną minutę na zreflektowanie się. Mam ci dać bit do tej refleksji? O, właśnie, kierowniku. Najlepszy freestyle, jaki możesz. Freestyle. Yo, Enigma, to jest Enigma, yo. Ja myślę, że powinieneś go wypierdolić. Zresztą słabo pobicie poleciał. Kierowniku, bo ja mam apel. Dobra. Nie kupiło mnie to. Ja pierdolę specjalistę z wolnym. Dobrze. Ja był. Tak? Słuchaj, muszę zrobić to, co dostałem zadanie od szefa. Dawaj. Who's your daddy? Zabieram twoją myszkę. Oj, no proszę mi oddać myszkę, potrzebuję jej akurat, bo nie wyślę raportu. Inaczej będę musiał to zgłosić. O kurwa, ty, to widzę, że nie pierwszy jesteś. Tu z trzy myszki leżą, co jest do chuja? Wadliwe były, tak słyszałem. A, myślę, że twoja praca jest wadliwa, kawalerze. Widzę, że ciężko pracujesz. Proszę się pan witać. O, dziękuję. Proszę bardzo. Przepraszam serdecznie. Ja mam takie zapytanko. Czemu pan przeszkadza w robocie, a później mnie rozpija? Panu nie przeszkadza, chciałem pana wynagrodzić za... Proszę iść za mną. Panie kierowniku, przepraszam bardzo. Tylko pan kierownik i bulwa, wypierdalaj łysy. Chwila, kurwa, tu ważna rzecz. Podoba mi się twoja stylowa. Szanuję, że już pijesz na robocie. Nie, chciałem zgłosić. Nadużycia. Pan skarpetów Wulwa przyszedł do mnie, pierwsze co zajebał mi myszkę, ale później dał mi piwo, więc się nie gniewam. Poproszę o awans dla tego kurwa gagatka. O. Do widzenia. Ale buja, ja pierdolę. Czy ty też jesteś zalkoholizowany? Nie. Bójka po alkoholu! Kurwa! Proszę nie przeszkadzać, nadużywamy. Ej, daj mi rękę. Uściśnij mą dłoń teraz. Jak prawdziwy mężczyzna w sukience, tak. O, dobrze. Bójka, później godzimy się, super. Nie. Ty, jara się. Ale jaja. Kurwa, co za chujowy kierownik. Witam. Kurwa. Ugasiliśmy. Łysy, nie ugasiliśmy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że łysy mi zajebał gaśnicę. Ja gasiłem pożar. Ostatni warning dla Mateusza. Mateusz, podnieś to. Panie kierowniku! Asystencie! Mateusz zabrał kierownikowi myszkę! Mateusz, oddaj myszkę w tej chwili, oddaj myszkę. Straszne. Mateusz zabrał ci myszkę, wziąłem. Dobra. Cześć. Słuchajcie. Ja mam tego dość. Już? Tak szybko masz dość? Po pierwsze, muszę załatwić tutaj jedną sprawę. Musimy pozbyć się zbędnego balastu z firmy, bo to tak być nie będzie. A po drugie, oddaję się dymisji, sam głosuję na zmianę kierownika. Pierdolę to. Bo chcesz, stanie się, daj. Nie mogę, bo pracuję. Jestem konfidentem kierownika, proszę wstać. Pracuję. Aha. Nie mogę przerwać w pracy. Mogę? Ja się trzeba, co? Ja pierdolę, to ty cały czas jesteś najebany. To jest... To dopiero drugie piwo będzie dzisiaj, bo przecież dać mi spokój. Dobrze. Uj, też se pierdolne. Powiem tak. Kobieta jest jak serce. Najlepiej bita. Bije. Jak bije? Zjebałem żart! Jak ja mogę go tak spierdolić? Co kobieta ciebie powinna... Nie, czekaj. To było... Jezus. Chodziło, że kobieta jest jak serce. Nieważne. Nie, też zjebałem, kurwa, czekaj. Dobrze jak bije, ale to mąż, kurwa, nie kobieta, nieważne. Za dużo tego alkoholu dla mnie. Jedno piwo i odpadam, ja pierdolę. A co ty to robisz? Macam koty. Aha, widziałem, działem. Dobry. Czy wiesz, gdzie jest biuro naszego szefa? Tu, z napisem biuro szefa. Ma co sens. Proszę. Boże. Ale melanż to macie, nice. Tańcz, kurwo. Hej, ja tańczę na trzeźwego. Ale kurwa, melanż życia, to jest to. O, przepraszam. Co kurwa radio wyłączył? Najebany, nie tym przycisk zgrzewałem. No dobra, zwołałem was tutaj wszystkich z racji, że dostałem parę donosów na jednego osobnika, jakby mógł, sam się zaprosił pod tablicę JD'ego. Słyszałem, że nie było cię od początku rundy na swoim komputerze, czy możesz to wytłumaczyć? Jadłem galaretkę. A dlaczego miałeś galaretkę w ręce, jak przyszedłeś do mojego biura? Bo ją jadłem. Przepraszam. Zjadłem cały zapas. Przepraszam. Piłem też. Muszę kupę. No idź. No idź. Dziękuję. Przepraszam, a gdzie jest toaleta? Jak pan wyjdzie stąd, jest kurwa w prawo. Dwa razy. Dziękuję. Chodź, zaprowadzę cię. Idziesz tutaj. Ale to jest męska. Dobra, zajęta. Rozumiem. Po co jest w ogóle obce strania w tej grze? Ej, to by było w sumie śmieszne, jakby była kolejka do kibla, że musisz się wysrać co jakiś czas i napić kawy. Prezent pod biurkiem. Dziękuję. O, kurwa. Dziękuję. Podoba mi się, że skarpeta jest najbardziej takim obvious slackerem, jaki istnieje w tej grze.
Kierownik super, zajebisty, najlepszy kierownik. O Boże, witam. Śmieć. Leży na podłodze leży. Trzeba wyrzucić. Nie bij mnie, Boże, mobbing. Słuchajcie, mam podejrzenie, że to jest diabeł. Co robisz z tą myszką, diabeł? Nic. O, zadanie miałem. Głosy w mojej głowie. Widzicie, pan moją myszkę może? Niestety nie, pan sprawdzi w śmietniku najbliższym. Dobrze, przyszli coś moją Dziękuję. Kurwa, kiedy się ta pierdolona robota kończy? Co robiłeś ostatnio? Niszczyłem papiery. Dobrze, aż pluś. Dziękuję. A, w sumie. A, popatrz. A, popatrz. Piwko mi przyniesiesz? Proszę. O. Dziękuję. Dziękuję. To teraz ty. Oj, a jednak przepraszam. No, zapraszam, proszę. Dobra. O Jezus, spotkanie. Przepraszam, ja chciałem złożyć donos na kogoś. Otwarty, z tym pijany. No mi wystarczy. Sześćdziesiona! Sześćdziesiona! No nie! Kurwa, mać. Debil. Skurwysy mi dał galaretkę na myszkę. Tak się nie godzi. Nie kurwa, takie miałem dodanie. Będziesz to mówił kurwa klientom w Żabce, wypierdalaj. Mówiłem kurwa od początku. Ja wiedziałem, że to jest Czukasz. Mówiłeś, i dlatego mu zabrałem asystenta. Ale jesteś zajebisty. A mnie za alkoholizm wyjebałeś, kutasie. Cię mogę być slackerem chociaż raz kurwa, ale chociaż teraz jest dwóch. Witam serdecznie, o Boże. Zapierdalać do roboty i chuj mnie to interesuje, jasne? Ja wiem jak ogłaskać kierownika, ja pierdolę, wiem jak ogłaskać kierownika. Gdzie jest automat z chipsami? Panie kierowniku, panie kierowniku, panie kierowniku, zapraszam, zapraszam, tutaj, przekąska. To mi się podoba. Proszę bardzo. Dobra, czekaj. Myślę, że zasługuje na awans. Kurwa, to tego, tamtego, za chwilę ci dam, tu tamtego. Super, dziękuję. A mam banana. Ty też masz banana. Też mam banana. Zamieńmy się. Idziemy na pierdolić, co? Zamień się. Dziękuję. Ozak. Piję Matiemu chipsy, żeby się podpasować, żeby zaawansować na asystenta. A, dobry mów, dobry. Powiedział, że mnie awansuje, skurwysyn. Chipsy. Masz jakiś problem tych chipsów? Kurwa, miałem dobry plan. Chciałem, żebyśmy wszyscy poszli do automatu i zajebali mu drzwi chipsami do spodu. Boxer na... O kurwa. O kurwa. Easy. Zapierdalaj do roboty. Ja bym chodź na dół. Czekaj, już idę. Biorę kurwa. Okej. Okay. O, dobrze. Dzięki. A ty jesteś janitorem? Nie. A. Ty, kurwa, quest mi się zmienił. Jesteś janitorem? Co ty Nie, ja mam taki stylówę, mam taką zjebaną. A, dobra. No i tu kurwa posprawdzam. Dało telefon ci dzwoni chyba. O. Halo? Halo. Zobacz, pajki bo mi się skończyły. Zobaczę. O, dzięki. Zapraszam na papieroska. Kurwa, zamknięte to jest do kurwy. Chuj, dawaj pod drzwiami kopcimy. Ta, no, jak zamknęli, no to co? Ja mam kurwa ten. Jak się będziesz mnie trzymał, to będzie. A woźny czego tu chciał? Idę podpierdolić. No ze szlugiem w mordzie był i mówię, że idzie podpierdolić, debil. Masz coś. Enigma, jebaniec, siedzi przy komputerze i udaje, że pracuje cały czas ogólnie. Kręci łbem dookoła, kurwa. I woła tylko dzwoni do wszystkich o szlugi żebra, śmieć. Mhm. I sprzedaj jeszcze biegał, kurwa, na furę. A ja zaraz wydrukuję kolejny. Dobra, szanowni państwo, skończyła się taryfa ulgowa. Dostałem maila z góry, że ktoś musi zostać wyjebany za spadki sprzedaży. Dobrze. Pan Razo, co pan dzisiaj zrobił dla firmy? Wydrukowałem, raporty sprzedażowe. Dałem kierownikowi do podpisania. Dobra, diabeł. Daniel, to jest taka kurwa. No, ja wydrukowałem rzeczy. Tutaj z magazynu przyszła notka, dałem panu do podpisania nowe zakupy. Tylko popierdoliło mi się i przez przypadek sam podpisałem, ale to pan widział, bo przy panu podpisałem. Ale to się starałem bardzo. Panie Enigma, zapraszam na środek. Ale jestem dobry zastępcą, ja pierdolę. Doszły mnie słuchy od pewnego granatowego gangu, żeby zachować ich, że tak powiem, anonimowość. Nie powiem o kogo chodzi, ale ich imiona zaczynają się na M i D. Wiem, że to jest... Gratuluję. Powiedzieli, że jest pan leniwą kurwą, dlatego ma pan 5 sekund, żeby powiedzieć, że pan nie jest leniwą kurwą. Wysłałem maila na kontakt, małpa, nie pamiętam dokładnie adresu, że jest kotem i powiedzieli, że jestem super i zwiększyłem sprzedaż. Daniel, miałeś 5 sekund, żeby powiedzieć, że nie jesteś leniwą kurwą, nie zrobiłeś tego. Jest? Niestety. Kurde, szukał między tymi. Dobra, zapraszam. A to, o, piwko. Dziękuję, szefie. O kurwa, całe. Ja wiem, kto to przyniósł. Idę podziękować. Dziękuję, wiem co zrobiłeś. Proszę bardzo. Teraz mi w głowie szumi. Fajnie. Wyciągniesz mi papieroska, bo jestem za bardzo najebany. Dziękuję.
Czułem, że mój asystent jest za bardzo najebany, żeby wyciągnąć papierosy. Ale to miałem przerwę. Przerwę na papieroska, żeby się dotlenić i dbać o zwierzęta. Przesłyszało mi się. Przesłyszało się panu. Tak mi się przesłyszało. Dobrze. Proszę opierdolać. Panie kierowniku. Nie opierdalamy się. Tylko zastępca, artykuł 60. Maciuś jest cały czas najebany i szuka galaretki. Nie podoba. Kurwa. I co to za... Ojojoj, ale parmazony, idę zanieść. Kurwa, czemu ja jestem takim chujowym przysionom? Ja pierdolę. Trzeci raz poszedłem kogoś zakapować, ja pierdolę. No i chuj. Co kurwa robisz? Miałem zadanie przed przerwą. Takie odprężające, wiesz, 30 minut przerwy. Ale cały czas? Nie podoba mi się to. Mam się na oku. A nie, Maciuś. Pomyślałem, że Maciuś, nie ciebie chciałem podjebać, popierdoliliście mi się. O kurwa, gdzie kierownik jest, kurwa? Kierowniku, zapraszam. Ogólnie to jest taka sprawa, że mi się Proszę wyjść, kurwa, stąd. Sprzątam, daj mi spokój. A, on jest janitorem, tak? No, to mi się popierdoliły ogólnie te. O, ten skurwiel, co puka. To ten jest niedobry. Bo mi się pojebał Maciuś z Razorem. Razem zobaczymy. Mi się Razor popierdoli z Maciusiem. Jeżeli ci się popierdoliło, tracisz asystenta. Dobra, Razor do wyjebania. Da. O, konfunia! Esa. Po chuj do konfuencyjnej w ogóle janitora puszcza. I sprzątaj kiepie, pajki sywie kurwa w tym biurze pierdolona. Na chuj tu pracujesz? No dobra, szanowni państwo. Góra jest niezadowolona. Także tutaj dostałem bardzo mocny donos od pewnej osoby, która nosi czarny kucyk. Nie będę mówił po imieniu, bo wiadomo, że polityka firmy nie pozwala. Szanowny panie Razor, zapraszam tutaj na środek. Dlaczego dochodzą do mnie słuchy, że jest pan pierdolonym leniem? Proszę uścisnąć moją dłoń, bo wypierdalasz. Nie będę uściskiwał pańskiej dłoni. Ja to po prostu wypierdalaj tutaj. Zapukam ci w drzwi, pokażę gdzie masz spierdalać. No nie, nie w tym kierunku, szefie. Cholera jasna. No dobra, degraduj mnie, pierdolę to. Wypierdol tego janitora śmiecia, chodzi kurwa tylko kiepy jara, skurwiel siwy. Janitora śmiecia zapraszam do siebie. Ja pierdolę, jeszcze mu asystenta da, niech mi chuj. Pierdolę tą robotę. Zwodziłeś mojego kolegę dobrego. Przepraszam. Dlaczego tak mu zrobił? Nie wkurwiał, chodził pił tylko piwko. Wypił się. Chuj, jestem po waszej stronie. Pierdolę, chodź na piwo. Chuj w tą robotę. Co tam, kurewko? Co, do janitora śmiecia, tak? Tak? A? Teraz cię ignoruję. Teraz ignorujesz, no właśnie. Ja cię teraz kurwa mam na oku. O, weź autograf, panie szefie. Proszę. Olbrzym idzie. Olbrzym. No co kurwa chodzisz za mną, kutasie jebany? Znajdź se kurwa inną pracę, sprzątaj śmieciu. Możeś kurwa dostał jakiś pierdolony awans. Chodzisz. Masz, chodź tu kurwo. Chodź za mną, chodź. Masz, zajmę cię na 2 godziny. Ja mam ślubę. Jestem już napojony nikotyną. Przy każdym pokoju postawię ci pułapkę na Mateusza i nie będziesz za mną łaził, kutasie. Weź pan tego kurwa śmiecia janitora, chodzi i tylko pierdoli jakieś rzeczy. Na tego grubego śmiecia kurwa pułapki zakładam, żeby za mną nie łaził. No chodź, kutas jebany cały czas, kurwa. Kurwa, dawaj bulwa. Chciałem naprawić ten serwer jebany, bo ten pierdolony useless janitor mógłby to zmienić, ale... Jasiek. Wypierdolmy juniora z kierownika, idź zagłosuj, szybko. Dobra. Maciuś, głosuj na zmianę. Ja pierdolę, jebany tyran w dupę. Kurwa, w końcu witam kierownika. Hegemon zleciał. Wypierdol tego uselessa janitora. Wyrzuć go z asystenta, bo przecież to jest żałosne. Dobrymi chłopakami chodzi. Ja byłem najlepszym asystentem w życiu. Poprzednie kierownictwo było chujowe, obecne kierownictwo organizuje regularne przerwy na browara. Pasuje. Że wypierdoliłem kurwa starego kierownika? Śmieciu pierdolony? Że ja go wyjebałem, tak? A kto raporty kurwa wypełniał? Kto raporty kurwa wysyłał? Chodził do starego kierownika? Pierdolę to ja ciebie, tyle mam ci kurwa do powiedzenia, o! Panie kierowniku, proszę mu nie ufać, bo to jest stary kurwa ramol jebany ze szlugiem w ryju tylko chodzi kurwa. Nawet nie posprzątał tego biura zajebanego. Wypierdol go nawet z kurwa do mapowania podłogi się nie daj. Hatfu na ciebie, pecie. Idę kotka nakarmić kurwa, antydepresant, bo niech mnie... Hopa. Kurwa, pogłaska nakarmiona, takie to pożyją. Nice pussy, no, jest. Nie, no przez tego janitora ja depresji kurwa dostaję, idę browara jeszcze jednego pierdolnąć, bo chodzi kurwa kutas. Dawaj, ja mam plan. Gdzie jest janitor? Która jest do biurka? Dawaj, kurwa zaraz do ciebie. No przecież janitor nawet nie ma biurka, jebany kiep. To moje jest akurat.
Oho. Olbrzym idzie. Ty jesteś kurwa olbrzym, przestań te chipsy wpierdalać. Słuchaj, mam wielkie obawy wobec Mateusza i jego negatywnego sentymentu wobec ciebie. Robi wszystko, byleby cię zwolnić. Wypierdolmy go po prostu. Może... Przepraszam, ja jestem bardzo ordynarny, ale jestem cały czas śledzony przez tego lenia. Omijając fakt, on jest janitorem, ja nie wiem, czy on w ogóle jest w stanie coś zrobić. Powinien tutaj sprzątać, nic nie robi. Jak wiesz, byłem zastępcą wcześniejszego kierownika. Rzeczywiście próbowałem znaleźć tego lenia z biura. Niestety, pechowo trafiłem źle osoby, ale myślę, że było dobre śledztwo. Dobre śledztwo było, no niestety nie udało się. Jednego udało mi się wywalić, drugi niestety nie został wywalony. Okej, okay, dobra. Powiem tak, no po prostu uparty staruch, który za mną łazi krok w krok, bo mu kurwa nie przeszkadza za starego kierownictwa jeszcze. No i co zrobiłeś dzisiaj? Pochwal się. A właśnie kurwa mailuję z twoją starą, że będę ją jebał przez całą noc, ale nie wiem, czy chcesz to oglądać. No i to pokaż, jest ustawa, należy się awans. Co robisz? Printuję, printowanko jest. Bardzo ładny. Meetingi z klientami będę tu do podpisania dla kierownika miał. O kurwa mać. Jebane w dupę, mi zmieniają, obowiązki mi zmieniają w trakcie robienia obowiązków, ja nie wiem. Kierowniku, mam podejrzenia. No dobra, a więc zebraliśmy się tutaj w bardzo wąskim gronie. Jak widzicie, pojawiły się zwolnienia, to ze względu na to, że browary kosztują tyle, że nas nie stać na pracowników. Nie masz browarów. Mam tylko prośbę. Ja mam apel w takim razie. Wąski. Mogę zaprzestać picia alkoholu w pracy, tylko i wyłącznie ze względu na to, że przerzucę się na mefedron. To znaczy nie, absolutnie nie o to chodzi, żadnej redukcji alkoholu w robocie, uff. Boże, jest problem, bo browarów już zabrakło, nie ma w lodówce browarów. O Boże. Kurwa. Nie wierzę. Wierzę, on kłamie. Kurwa. No jednak się kłamie. Ty, szefie. Kierowniku, alkohol się skończył. Dłużej bez alkoholu nie wytrzymam. Ja też nie wiem, czy wytrzymam, kurwa. Nie no, pierdolę, idę zajarać, chociaż. Mam dziwne podejrzenia, że mnie wypierdolą z roboty, kurwa, teraz. Bo ten śmieć janitor chodzi, ja jestem tak zestresowany. 4 browary na raz pierdolę, może być to moja wina. Padłem poważny alkoholizm po ostatnich incydentach. No kurwa, dobrze. Kto był? Jak to jest możliwe? Nie wiem. A czyli Maciusia, dobrze wytypowałem za pierwszym razem, ja pierdolę. Ej, mi się cały czas, kurwa, Maciuś z Razorem pierdolił. Ja myślałem, dobrze chciałem podkapować Maciusia na początku, kurwa. Ja pierdolę. Gra się zajebiście. No i kurwa, skończyło się, babce stronie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobrze, stop. Gdzie ten kurwa śmietnik? Dobra, do wyjebania, mamy pierwszego. Pozdrawiam serdecznie. Voxel wylatuje na pierwszym tym. Poczekajcie chwilę. Zobaczmy wskaźnik sprzedaży naszej firmy. O kurwa, Meta Gaming. No i chuj, dobra, jest swój chłopak. Dobrze, niech będzie. Okej, pierwsze bardzo ważne rozporządzenie naszej firmy. Wszyscy idziemy aktualnie pierdolnąć po 3 browarki, żeby skończyły się piwka dla potencjalnych złodupców. Tutaj zapraszam. Każdy po 2 na hejnał i na rusztowanie zapierdalamy, jak w Polsce. Jestem za bardzo najebany, nie mogę piwa wyciągnąć. A, udało się. Widziałeś ten Lefrex? Nie no i nie, zakaz kurwa puszczania tego pierdolonego gwibowskiego szajsu w tym. Nie ma kurwa puszczania gówno muzyki, tylko prawilny polski rap. No i pięknie, kurwa, pusta lodóweczka. To się ceni. Pierwszy. Witam serdecznie, witam na pierwszym spotkaniu w naszej firmie. Rozsiądźcie się pięknie, elegancko. Spotkanie to, jak pewnie możecie się domyślić, jest rozporządzone ze względu na to, że kurwa na smartfonie zły przycisk zajebałem i przypadek zwołałem. Ale chuj, jak już tu siedzimy, to potrzebujemy zastępcę znaleźć. I tak się zastanawiam, że w sumie Voxel byłeś bardzo potencjalnym typem do wypierdolenia z tej roboty, ale przez przypadek odkryliśmy, że jesteś sztywnym gitem, więc... Git! Albo się opierdalał jako slacker. Zapraszam. Zostałeś zastępcą, asystentem kierownika. I teraz zapierdalać do roboty. Wcześniej skończyłem. A kurwa, jeszcze nie ma. A chuj, to jak wam minął dzień? Może tak się zapytam. Odwołać spotkanie, ale... Srałem. Co mogę zrobić? Odwołać spotkanie, może... Jak wypierdolisz na janitora, to sobie czas przedłużysz. Nie zrobię tego, Kasper. Dobra. Mam pewną liczbę w głowie. Od 1 do 10. Ten, kto im zgadnie, wypierdala. Po kolei, kurwa, Mati. 9. 8. 5. Razor. 3, 4, 9. Jakim kurwa cudem nie zgadliście tej jednej pierdolonej liczby? Jakby w sensie przejebane, nawet nie mam. Tam są cyfry, nie liczby. Jasiu? Od 1 do 10. 1. Dobra, poczekaj, jeszcze raz konkurs. Zmieniam liczbę w głowie, losowanie. Uwaga. Dobra. Mati? 6. Maciuś? 8. Junior? 2. Kurwa, no niestety. Wypierdalasz mnie na janitora? Nie, to jest awans. O kurwa, Miss Klika zajebałem. No i to jest szef, kurwa, nie, slacker wyjebany. Przecież nie mogę być slackerem, no masz pewność. Mam pewność, bo mi pokazało, że slacker został wyeliminowany. Jestem, bo jestem
janitorem, więc daj asystent. Jest... A teraz nie. O. No. Czekaj, muszę tamtego kutasa zdegradować, kurwa. Voxel, Voxel, gdzie jest Voxel? O, cześć, witaj. Degradacja, kurwo. Nie, to dobrze, idealnie, bo teraz mamy gościa, który jest bardziej leniwy i mogę mu dać, kurwa, zastępcę kierownika. Witam, idź. Idź, czynić zło. O, panie kierowniku, poproszę podpisik. Pan zostawi. Oj, ale ja nie umiem pisać. A jednak umiem. Bardzo się dziękuję. A, poczekaj! Razor, wróć. Odwróć się. Zapierdalaj. Dobrze. No widzę cię, kurwa, widzę. Smaczna kawusia. Dobra, teraz uwaga. Rebus biurowy tak zwany. Smacznej kawusi. Jebać kapusi. Szanuję, dobrze. Idę, kurwa, papiery, papiery, praca, praca. Nazwał mnie chujem do szczania, panie szefie. Ten... Skąd ty, kurwa, masz klucze do mojego biura, do chuja? Co tu się wydarzyło? On jest janitorem zaraz. On jest janitorem, więc... może. Szef podpisze. Zamknę, zamknę, żeby nikt nie ukradł. Dzięki. Jeszcze ja. O. Kierowniku, złoty, weno to pod. Sekundeczkę pana, bo ja tu, kurwa, muszę dokumenty... sprzedaję, kupuję akcje, kupuję, sprzedaję. Musisz zebranie zrobić, bo ciebie pierdolę. Zebranie, 20 sekund. Kierowniku. Kurwa. Ja mam 20 sekund. Dobra, po zebraniu. O, jest! Kierowniku, mogę cię prosić do serwerownie? Tak, wejdźmy, niech się zbiorą. Mi się nie podoba, on tak te podpisy zbiera jak Maciuś poprzednik, że mi się wydaje, że... Ale cały czas... Tak, dobra, spoko. No, chuj, obserwuj go jeszcze, obserwuj go przez chwilę i jak coś to, wiesz... No. Witam serdecznie, Mateusz, czemu nie siedzisz, kurwa? To nie jest spotkanie w pierdolonej podstawówce, siadamy ładnie, po kolei. Wyrabiam kroki, szefie, muszę schudnąć. To nie wpierdalaj chipsów, a nie kroki wyrabiasz, debilu. Jakieś informacje, czy ktoś ma? Widzę, że nie najgorzej idzie. Cieszę sobie z kluczem. Kurwa, to były moje klucze. To mają te klucze. Moja prawda, kurwa, wpierdolałem. Komu ufasz bardziej, kurwa, jemu czy... Miss Klika zapierdoliłem, muszę cię zwolnić. Oddawaj asystenta. W ramach zebrania kluczy. Ja go pobiję, szefie, nie przejmuj się. Szefie, tak problem jest taki, że... Oj. On kradł klucze, nawet tak był dobry w tamtej... No właśnie, wiem, dobra, chuj. Niestety. Znaczy i tak były pewne podejrzenia na tego gagatka, także nie przejmujcie się, i tak miał być wyjebany, więc chill. Żeby było widać imposter, widzi impostora i dałbyś mnie na janitora, to mógłbym go sprzedać. No niby tak. A ty byłeś slackerem, kurwa, przecież. Byłem, ale już nie... Ale nie widziałeś, kto jest drugim slackerem, okej. Okay. Idź, kurwa, no nie wiem, kto ty jeszcze może być, musisz obserwować w sumie. Mati miał podejrzenia, ale... Będzie wjechał do piwnicy, nie wiem, czy miał taska, czy nie. Wiem, czekaj, kurwa, co on chce znowu? Ma jakieś dokumenty, czy po chuj mu chodzi? Nie ma nic w łapie. Odpierdala się. Patrz na Jasia, obserwuj go. Może do jego kompa i sprawdź, czy jest. Da się tak? Ty w sumie? No podejdź do salonu, kurwa! Co tam, Jasiu? Już nic nie chcę. Aha, kurwa! Zamknę ci drzwi, żeby cię nie kradli kluczy. Co robisz? Gotuję. Jakie jest twoje zadanie aktualnie? Obecnie weź rolkę papieru. Czemu nie masz rolki papieru? Kurwa, nie wiem, czy ona jest, stary. O, szefie. Witam. Mam. Dobra, szan, połóż. Sam podpisał, ja. Debil, to wydrukuj jeszcze raz. Powiedział, że musi zrobić czerwonego taska, żeby dostać kolejne, ale to równie dobrze mógł być... No, ale mogę, że wiesz, kurwa, jest ten... Ruszył się czerwony pasek po tym, jak to zrobił, ale równie dobrze, jeżeli to był czerwony task, to też się może ruszyć chyba czerwony, nie wiem. Kurwa, no wydaje mi się, że nie, no bo wtedy jesteś jako ten, normalny, nie? Ale to równie dobrze w tym samym czasie ktoś inny... Otwórz, kurwa, te drzwi, co oni tam chcą? Co tam, łysy, co się dzieje? Dzwonić i niech to będzie Maciuś, nie dość, że wrzucam galaretki, to jeszcze mi mysz ukradł, kurwa. Tak, już miałem parę raportów a propos niego. Witam na kolejnym spotkaniu. Czy są wszyscy? Doszły mi pewne słuchy, że jeden z osobników ma trochę niecne uczynki, które tutaj zastosował do nas. Co? Co się dzieje? Razor. Ja chciałbym zgłosić, że ktoś zamknął tamten pokój o tam drukarką i jednego z naszych kolegów tam zamknął na dłuższą chwilę. I... A kto był tym kolegą zamkniętym na dłuższą chwilę? Potwierdzić, zamknęli mnie tam. A, Bulwa. Możesz iść po piwko teraz, na spokojnie. Nie jesteś podejrzany. I Maciuś, chodź do mnie na chwilę. Ja sprawa. Zamknięte, pewnie... Wyciągnij rączkę. Rączkę, kurwa, wyciągaj. Czemu, kurwi, galaretką? Panie kierowniku, może pan otworzyć drzwi, bo nie mogę iść po piwko. Czemu je uderzyłeś, kurwa? Położyłem na myszce pana Roberta galaretkę. Tak. No, a dlaczego kładłeś na myszce pana Roberta galaretkę w takim razie? Bo pan Robert, pan Robert jawnie wysyła z mojego komputera e-maile. No dobrze, ale ja słyszałem, że rzeczywiście lubisz się opierdalać, tak bym rzekł. O. Czy ktoś widział może Maciusia, który robił raczej mało związane z naszą pracą rzeczy w naszym biurze? Ja raczej miał Lego, ale w sumie to był chyba gitam. Lego składał. Czy to widzisz, jest taka sytuacja, Maciuś, że niestety są zwolnienia w naszej firmie. Doszły mi słuchy, że jesteś pierdolonym slackerem obibokiem. Rzeczywiście też zauważyłem parę razy. Jebie ci, kurwa, ręka i galaretką. Niestety musisz zostać... oddajesz fartucha, kurwa, no. Równiku, to nie galaretka. No cóż.
Kurwa, astrolowałem, bo sobie z Kacpra komputera wysłałem pogróżki na swój komputer i chciałem ci przesłuchanie zrobić, jestem ciekawy jakbyś... Sam sobie wysłałem pogróżki, tak jestem pojebany. Fajne to biuro, jakby na początek strasznie chaotyczne, chuj wie co tu się działo, ale później z górki kurwa poszło.